Dzień dobry, witam Państwa w komentarzu wideo epetrol.pl. Do świąt zostało już tylko kilka dni i można pokusić się o pierwszą próbę podsumowania mijającego grudnia. To generalnie, jeżeli chodzi o ceny paliw na stacjach w Polsce, był miesiąc, który nie przyniósł dużych zmian. Widzieliśmy tydzień temu nieznaczny wzrost, w tym tygodniu notujemy niewielki spadek, więc stabilizacja cen paliw na poziomach około 5,30 zł, 5,40 zł. I tak w tym tygodniu średnia cena benzyny bezołowiowej 95 to w Polsce 5,34 zł, dwugroszowy spadek, trzygroszowy spadek do poziomu 5,39 zł to ceny oleju napędowego bez zmian w tym tygodniu, czyli zatrzymała się w końcu wzrostowa tendencja. Autogaz 2,69 zł na tym poziomie. Utrzymały się ceny tego paliwa. Też na rynku hurtowym ostatnie dni to tylko nieznaczne wahania, także już sama końcówka roku dużych zmian na stacjach nie przyniesie. A generalnie jest to dobra informacja, ponieważ ceny paliw znajdują się blisko tegorocznych minimów, więc możemy liczyć na to, że świąteczne podróże w tym roku będą wyraźnie, przynajmniej odczuwalnie tańsze niż w ubiegłe święta. W perspektywie najbliższych tygodni będziemy uważnie obserwować to, jak notowania ropy i też notowania złotówki zareagują na wczorajszą środową decyzję Amerykańskiej Rezerwy Federalnej o ograniczeniu o 10 miliardów dolarów programu skupu obligacji. W pierwszym momencie nie wygląda to dobrze dla kierowców w Polsce, ponieważ widzimy osłabienie naszej waluty w relacji do dolara, natomiast notowania ropy nie reagują spadkiem, którego można byłoby się spodziewać w takiej sytuacji, ale wsparciem dla ropy są problemy afrykańskich producentów. Do Libii dołącza Sudan i tutaj przejściowe kłopoty z dostawami z północnej części Afryki powodują, że notowania ropy w Europie utrzymują się na wysokim poziomie, ale możemy spodziewać się tego, że w perspektywie najbliższych tygodni decyzja amerykańskich władz monetarnych znajdzie swoje przełożenie także na ropę i nie powinniśmy obawiać się jakiegoś ryzyka wyraźnego wzrostu cen na początku roku.